Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii NBA 2K24 My Career. Przed nami parę na kolejny odcinek. Dzisiaj mamy duży odcinek, bo dzisiaj mamy mecz gwiazd i też mecz gwiazd w roli kapitana. Co też na pewno jest rzeczą, której warto i trzeba powiedzieć tutaj, że jesteśmy kapitanem w tym meczu gwiazd. Nie jest to oczywiście bycie kapitanem jak kilka lat temu, gdzie się przed wybierał w drafcie zawodników. Co jakby pod bycie kapitanem to było super, ale tak normalnie, no to nie wiem w sumie co jest lepsze, czy tak wybierając zespołów, czy Team East versus West, nie wiem, już tam szczerze mi to jest niezbyt dla mnie ważne i dość obojętne. No, jestem właśnie tutaj kapitanem Teamu West, ogólnie nasz team, tak sobie tutaj popatrzyłem po szatni, jest strasznie mocny, w sumie można było się tego oczywiście domyślić. Wiadomo, że też Team Wschodu też będzie mocny, ale czuję, że lepsi od nas nie będą, po prostu czuję, że lepsi od nas nie będą, naprawdę, jak sobie tak patrzę na ten nasz zespół, jak sobie patrzę na nasz line. Mamy tutaj przecież na przykład właśnie takich zawodników jak na przykład, nie wiem, backcourt będę tworzył, nie wiem, z Morantem może, ale tak czy jak Morant, LeBron, Jokic, Durant, Dame, ja tutaj jestem też, jeszcze jest tutaj Shea, jest Anthony Davis, jest Wemby tutaj, jest Sabonis, jest Ingram, jest Booker, więc to jest no, po prostu mega mocny zespół. Wiadomo, że właśnie tak już wiem, wschód też na pewno musi być mocny, ale naprawdę nie wiem, czy dadzą radę przebić. Tam wiadomo, że jest Embiid, Giannis, takie nazwiska między innymi. Ale ciężko im będzie na pewno pobić, na pewno aż zespół będzie ciężko im pobić, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało w meczu. Zobaczymy czy dam radę też wygrać jako kapitan, to jednak myślę, że dużo bardziej jakby będę się starał niż normalnie, bo jakby dalej chcę, żeby to była dobra zabawa, jak przy meczu gwiazd powinno być. Ale jednak jako, że jestem kapitan, troszeczkę jakby inaczej do tego podchodzę niż przed rok temu, jak byłem rookiem. Jak właśnie po prostu się cieszyłem, że tam byłem tam, prawda? Teraz chcę jako kapitan dowieść zwycięstwo tutaj, żeby mógł powiedzieć, że mój zespół tutaj Team West wygrał. W poprzednim odcinku miałem Rising Stars Game, tam mieliśmy pojedynek głównie z Wemby, więc teraz fajnie, że z powrotem jesteśmy razem w zespole. Muszę przyznać, że ciężko się grałem przeciwko niego, jak tak właśnie teraz patrzymy na to z tej perspektywy jakby rywala, a nie kolegi z zespołu. No ale właśnie to już mamy ze sobą i mam nadzieję, że więcej się nie spotkamy, bo w All-Star Game, chyba że wrócą znowu do formatu, ale nie, no nie ma szans, bo to w My Career na pewno tak nie wrócą, więc dopóki będzie z nami w San Antonio, no to będziemy grali rok w rok. Cały czas, w każdych wydarzeniach oczywiście razem. No i też wygrałem Free Point Contest drugi rok z rzędu. Tym razem nie było łatwo. Rok temu, jeśli dobrze pamiętam, nie pamiętam czy było łatwo, ale na pewno nie było aż tak trudne jak tutaj, bo tutaj dosłownie wygrałem ostatnim rzutem. Miałem punkt straty do Maxiego i miałem Moneyballa, którego trafiłem za 2 punkty i go wyprzedziłem o punkt 1. Więc jakby to nie był Moneyball, to bym miał remis i potem mielibyśmy dogrywkę. A tak to właśnie udało mi się wygrać tym ostatnim rzutem, więc ogólnie spoko odcinek poprzedni był, a teraz mam nadzieję, że ten odcinek też będzie tak samo dobry. Jestem ciekawy też ile będę grał w tym meczu, więc pora się przekonać. Pora na mecz gwiazd, pora na spotkanie tutaj największych gwiazd NBA. Od razu zaczynamy to spotkanie. Jimmy Butler skacze, to jakim cudem do tego jakby doszło, że Jimmy Butler tam właśnie, no nie wiem, dziwne bardzo, ale zaczynamy. LaMelo tutaj, Darius Garland, no wystarczy patrzeć na te nazwiska, naprawdę przecież nasza piątka, Josh Giddey jest u nas i nie rozumiem, prawda, niektórzy jakby selekcją, że powiedzieć, tych zawodników, Zion, ale Jub na sam początek, no powiem tak, ja tego trójkąta klikałem dużo wcześniej, ale gra już. Jak już właśnie jeszcze mnie nie złapał tam praktycznie ten zawodnik tam. No dobra, już mniejsza o to. Dziwne są właśnie line-upy tutaj, bardzo dziwne są te line-upy. Pierwsze punkty mam zdobyte. Dziwne właśnie są line-upy. U nas jest Josh Giddey? Jakim cudem mamy przed Moranta, mamy... Przez to, że oni są wszyscy jakby Morant, Lillard, point guardi, tak samo Shea i dlatego oni nie grają, to... No nie wiem, głupie to według mnie. Nie wiem jakim cudem... Oni wszyscy, że Shea, znaczy tylko Giddey startują z wszystkimi tymi zawodnikami. Nie wiem, dziwne dla mnie. Też Jimmy u nich gra jako centr. Embiida nie ma, na 10 Embiida nie ma, to nie ma innego sam centra dobrego w miarę. Nie wiem, dziwne dla mnie. Zion, zablokowany. Piłka jednak jeszcze tutaj nasza, ale wyszedł chyba tam. Tak, out of bounds. Piłka ta zespołu ze wschodu. Na pewno właśnie tutaj troszkę mnie zaskoczyły te line-upy, niektóre nazwiska. Też szczerze w tym roku nie spodziewałem się Jimmy'ego tutaj, a my mamy Steela. Zion pod kosz, Zion sfaulowany, a i trafił jeszcze, pięknie. Chciałbym, fajnie byłoby zrobić alejupa do Ziona, fajnie byłoby zrobić alejupa do Wiktora, fajnie byłoby też do LeBrona zrobić alejupa oczywiście. Ogólnie fajnie tutaj będzie grać z takimi gwiazdami. Też JB Bickerstaff pewnie.
No, u nas pewnie jest Greg Popowicz zakładam, bo my mamy first seeda. Więc tak zakładamy, że Zion nie trafia. Jest Greg Popowicz u nas, czy nie? Tu są nasi rywale. Nikola Vucevic tam jest, tak w ogóle, więc to też ciekawe, że nie został starym tutaj. Jimmy trafia. Piłka LeBrona. Chciałem zrobić LeBronowi tutaj screena. Wemby mamy alejupa, jak za oczywiście czasów grania w Spurs, tutaj mamy alejupa, najlepszy duet dla mnie w NBA tutaj, czyli Jordan i Wemba Niama razem, tutaj rzucamy alejupy tak jak w meczach właśnie w San Antonio. Ciekawie jestem, kiedy będą robili zmiany, bo Jimmy Butler dopóki jest przeciwko Wemba Niama, to nie jest dobry pomysł w ogóle, Tatum nie trafia. Wejście pod kosz może się nie udać, dlatego wolę wycofać. LeBron, ma być właśnie LeBron, zrzuca i nie trafia. Myślałem, że będzie bardziej wchodzić pod korzem, jak robiłem tego screena. Dariusz Garland kontra Giddy. Giddy jest znacznie wyższy i większy. Dlatego właśnie myślę, że Garland niezbyt chciał wchodzić pod kosz, ale no nie wiem w sumie, co on teraz kombinuje. Rzuca, bo już praktycznie musi. Ale trafi, wow. Myślałem, że byłem dość pewny, że nie trafi, ale jednak dał radę zamienić jeszcze tą akcję na punkty. Wemby trójka, no to są te rzuty, które niestety dobrze znam z San Antonio. Czyli takie trójki, ja naprawdę nie wiem czemu, aż tak dużo spamuję tych takich trójek, takich niezbyt myślę, że potrzebuję. Tatum trójkę, odpowiadam, tutaj mamy 8-6 prowadzeń naszych rywali teraz. Nie wiem, czy po tej stronie Zion. Ale upa z Zionem jeszcze nie robiliśmy i nie zrobimy, bo Tatum tutaj dobrze się nam wciął i tę piłkę przejął. Garland pod kosz, kończy tą akcję. LeBron, ale steala tutaj zrobił Jimmy Butler, niesamowite. Kawhi, wybrana moja, ale jest faul, bo naprawdę szkoda, szkoda tutaj, bo LeBron, już myślałem, że na pewno zdobędzie sobie punkty, a tutaj zabrałem mu piłkę, Kawhi, nie trafia, mam pewnie już zmianę, zakładam. Nie, nie ma akurat ani jednej zmiany, to jest dość ciekawe i dość dziwne dla mnie. Teraz timeout bierze nasz zespół, więc może teraz jakieś zmiany zobaczymy. Nie ma żadnej zmiany u nas. Naprawdę nie wiem czemu tacy ci gardzi, na przykład Morant, Booker, Shea, czemu oni nie wejdą, tylko Giddy za nich gra, no bo jakby bądźmy szczerzy, co jakby, jakim cudem Giddy w ogóle jest w All-Star Game? To jest już dla mnie niespodzianka. Jeszcze starterem, no. Nie wiem, naprawdę. Zion kontra Tatum. Tatum wygrywa ten matchup. Ogólnie naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatnio zrobiliśmy punkty, więc przydałoby się troszeczkę wziąć do roboty. Była tutaj, w ogóle nie było takiego kontaktu na faul. Ja też myślałem, że może mój zawodnik właśnie będzie miał większą szansę na to, żeby trafić ten rzut. Garland trójka i to wpada, 16-6 prawda, no powiem szczerze, że naprawdę jest mocno, mocno tutaj zaczynają nasi rywale, ale to dopiero jeszcze pierwsza kwarta. Liczyłem, że to lepiej troszeczkę wyjdzie, bo myślałem, że obiegnę LaMelo i on zostanie za mną, a on niestety nie został za mną i nie trafiamy oczywiście. To ma być właśnie wejście na wsad, ale nie udało się. No nic, LaMelo. Aha, to właśnie teraz takie krycie właśnie było niezbyt pewne, że ta strzałka, bym mam wrażenie, że do dwóch różnych zawodników się pokazywała. 18-6, prowadzą teraz, timeout kolejny. Teraz mamy zmianę, my siadamy między innymi na ławce. Shea za mnie wchodzi, 37-24 oni teraz prowadzą. Lawin jest też między innymi, u nich tam widziałem.
Nikola Vucevic na przykład właśnie jest. U nas jest Shai, Jokic, Davis, więc fajnie tutaj nowe twarze zobaczyć. LaMelo trójka. Nie trafia LaMelo tej trójki. Kiddy zbiera. Myślę, że to lepiej bym to właśnie na odwrót. Właśnie Davis. Ale jest tutaj Pascal, oddajmy się do Giddy'ego. Josh Giddy rzuca, nie trafia. Kawhi jeszcze niedawno byłby zawodnikiem zachodu, oczywiście, bo jeszcze rok temu grał w Clippers, a teraz już jest graczem Indiana Pacers. A Giddy naprawdę, mam nadzieję, że... Miałem mówić, że mam nadzieję, że trafisz tą trójkę, bo ja tutaj wchodziłem pod kosz i byś do mnie podał i to by wystarczyło. Kawhi tutaj nie trafia. Piłka Shaya. Shai, pod kosz, Shai trafia. Trafiamy do 26 punktów naszego zespołu. Dawno nie zrobiliśmy tutaj właśnie żadnych punktów, więc fajnie widzieć, że piłka wpada do kosza tutaj. LaMelo, Davis przy nim, Davis blok. Mam piłkę, bra. Miałem mówić właśnie, że trafiłem zielone, więc lepiej, żeby gra mi to dała, żeby to wpadło i trafiamy jakimś cudem, ale ten layup wpada. Donovan Mitchell za dużo miał miejsca, ale nie trafił. I mamy zbiórkę, Shai. Shai trójka. Dobrze, trafia. Mamy czwartą asystę. Mamy 4 punkty, 4 asysty, 4 zbiórki. Ja w ogóle wiem, 4, 4, 4 tutaj. LaMelo. Oj, LaMelo tutaj uciekł, ale jeszcze oddaję do Mitchella. Mitchell trafi to. To już musiał trafić. Przedtem jak nie trafił, to mnie zdziwiło. Teraz ja się czułem, że to już musi mu wpaść. Wejście pod kosz i mamy wsad. Nie był taki mega widowiskowy, ale wsad to wsad. Uwaga na Mitchella. Wiedziałem właśnie, że on tutaj Shai do niego doskakuje. I tak Donovan Mitchell kończy tą akcję. Piłka Shaya. Może właśnie teraz podanie do mnie i teraz, no nie mamy jakiegoś tu bardziej taki standing, tak? Liczyłem, że mi więcej da LaMelo miejsce, bo potencjalnie właśnie będę mógł z takiego bardziej rozpędu wpaść i wtedy może jakaś była ciekawsza animacja. Pascal Siakam nie trafia. Piłka do mnie. Ajajaj, nie udało się. Myślałem, że prawie to będzie do mnie celnie podane, ale niestety nie. Chciałem potem rzucić alley-oopa też. Pascal. Food przychodzi tutaj ze screenem. Pascal Siakam. Nie trafia ponownie trójki, dobra. Jokic biega pod kosz. A to jest illegal screen. Po co Davis tak naprawdę to zrobił? Czemu on musiał tak właśnie tym, jakby, no nie wiem, jakby czemu musiał tak się wystawić do tyłu? No nic, LeBron wchodzi. To tylko tyle? Tak. Nie ukrywam, że właśnie, no nic nie mam do Josha Giddy'ego zbytnio personalnie, ale odsuwałem kogoś innego w backcourcie widzieć ze sobą, a nie Josha Giddy'ego, czym. No ogólnie, jakby mamy większe nazwiska, które powinny być na parkiecie, a nie Josh Giddy. Ma za dużo miejsca, zafiłem, a tym bardziej Tatum ma za dużo miejsca, ale nie trafił. LeBron. Pięknie, marzyłem o... może nie marzyłem, to jest duże słowo, ale chciałem bardzo. To był jeden z moich celów, żeby rzucić alley-oopa do LeBrona. A jednak takie rzeczy się nie zdarzają zbytnio. Nie jestem graczem Lakers, żeby zbytnio właśnie tutaj grać, więc fajnie, naprawdę. Jak mam możliwość grać gracza z LeBronem, więc mogę właśnie tutaj takie alley-oopa mu rzucić. Kawhi naprzeciwko Giddy'ego, nie pytam się zbytnio ten matchup Kawhi. Nie trafia, Jokic zbiera. Oj, Shai, prosto w ręce, jakby może pod LaMelo to było. Kawhi, LeBron tam jeszcze jest, dobra, pięknie LeBron. Shai, do tyłu właśnie, spokojnie.
Aj, chciałem mu znowu użyć tego, ale no nic. Autobahn, zasza piłkę. Spróbowałbym coś zrobić, jeśli jestem dalej na parkiecie, dobra. Weźcie pod kosz. To miało być troszeczkę lepiej, no kurde, no nie wiem czemu naprawdę to nie wyszło znowu. Czy nie wiem czemu naprawdę mój zawodnik właśnie tak był zatrzymany łatwo przez Garlanda. Dawno dopiero w meczu normalnym tak właśnie zrobiłem taką fajną akcję i to właśnie jest dobra akcja na punkty. Dariusz Garland trafia z pół dystansu. Myślałem, że bez problemu dam radę to zrobić, ja nie chciałem, ale jupa, tylko po prostu chciałem bez problemu tutaj tak zrobić punkty. Zajan z pół dystansu, ogólnie jump shot Zajana, to już mi się nie podoba, prawda, ten zamysł. Garland nie trafia, Zajan zbiera. LeBron, pół dystans, to nie wpada. Tatum, to pewnie, nie, tak nie wiem, też tutaj kolejna pomyłka w tym mecz, kolejny rzut niecelny tutaj. Aj, dobra, ale Zajan to trafi, nie trafi. I nie zbierze, ale jak dosłownie kliknąłem w tym samym momencie piłkę do mnie, dlatego to mi się nie podoba, bo jakbym jeszcze nie prosił o piłkę, ale dosłownie w tym samym momencie poprosiłem i on dostał, i on nie wykorzystał to. Randle, nie trafiam, no dobra. Powiem tak, Gigi, naprawdę ciebie niezbyt chcę, żebyś tutaj rzucał. No, to spoko właśnie, aby ta próba była, ale nie ukrywam, że tutaj myślę, że nie był to najlepszy pomysł, ale przynajmniej sfaulowałem sobie, więc mam rzut osobiste. Którego oczywiście nagle nie trafiam. Nagle oczywiście nie trafiam. Tu na pewno trafię, bo trafię perfekcyjnie. Na razie to jest 9 punkt. Garland wchodzi pod kosz, rzuca. Trafia, bo za dużo miejsca dałem już na samym początku. 12 punkt Garlanda. Nie wiem, czy to się uda z pół dystansu. Jokić właśnie. Panie baby, wygrał z Randlem walkę o zbiórkę. Tatum. Tatum nie trafia. Jokić. Dobrze, dobra wybrona. Zajan pod kosz. Zajan, naprawdę. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Po prostu nie rozumiem. Czemu ma łatwą drogę wejście pod kosz, a on postanawia rzucać jakby jump shot, jakby no nie wiem, nie wiem naprawdę czemu. Booker. Dobra, jeszcze zdają, wow, no to jeszcze nawet było lepsze. To jak animacja tutaj się tak szybko odpaliła, to jeszcze było jeszcze lepsze. No to też poster Zajana tutaj. Tatum trójka. I wpada Tatum niestety. Kolejna trójka w tym meczu. Tylko Zajana, tylko Zajana nie wiem naprawdę, nie wiem po co. Dobra, Jokić powinien zdobyć te punkty. Nie powinien, nie zdobędzie, teraz zdobędzie. Jokić naprawdę, nie wiem, no bo... To nie jest Jokić, którego znam. Jokić by tak nie dał, jakby no, Jokić to by po prostu prędzej czy później trafił. Za pierwszym czas, drugą próbą. Nie wiem, nie podoba mi się to. LeBron fauluje Kawhi, a potem Kawhi po prostu tak sobie wrzucam piłkę, proszę. Step back, to jest illegal chyba screen mój. Przynajmniej dobrze zaliczyli te punkty. Podoba mi się właśnie Jimmy Wemby. Ten matchup nam jakby sprzyja bardzo. Tutaj uwaga tego Tatuma. Garland, trójka. Przedtem już jedną taką trafił i znowu taką trafię. Jakim cudem on tak trójki tak trafia bez problemu? Wow. Pięknie, ale już od LeBrona do nas. Tu tutaj miejsce daje LaMelo.
Na ile medali trafia? Dobra, koniec pierwszej połowy. Przegrałem jak na razie, nie wiem tak dokładnie ile mamy? 56-44. Tak już mówiłem, nie będę oszukiwał, że chciałbym wygrać jako właśnie kapitan, ale dużo bardziej by mnie bolała porażka Spurs niż meczu gwiazd. Jakby w meczu gwiazd porażka, to będę szczerze, po prostu wydarzy się i jakby pójdę dalej, można powiedzieć, jakby nie będę o tym po prostu myślał. A mecze, a bardziej właśnie gdzie, zasadniczym, gdzie te mecze naprawdę są ważne, no bo jednak ten mecz wiadomo, też jest ważny, ale jednak jak wygramy nic, ani przegramy, to nic jakby się nie zmieni w świecie, można powiedzieć, a jak wygramy, przegramy w meczu w sezonie zasadniczym, to wiadomo, idziemy w górę, idziemy w dół w tabeli, a te właśnie tutaj się praktycznie nic nie stanie, więc ale fajnie byłoby wygrać na pewno. Fajnie też byłoby mieć fajniejszy jakby line-up. Jakbym miał ustalał ten line-up, na pewno bym Gidiego wyrzucił z line-upu, to na pewno. No i myślę, że nie, w sumie tylko tyle. To bym pewnie zmienił. Shea, Booker, Moran, ktokolwiek z nich powinien być za Gidiego, naprawdę. Nie wiem czemu naprawdę Gidi te gram. Też nie wiem czemu team właśnie West ma Butler jako centra. Już prędzej Kawhi by się nadawał według mnie. Gidi trójka. To jest też. Nie, że jeszcze Gidi właśnie. Nie, że Gidi jeszcze. Tak, niezbyt wolałbym go tutaj widzieć. To jeszcze. Jakby on przynajmniej dobrze grał tak w miarę ten mecz. A na razie naprawdę nie mogę zbytnio dużo dobrego o nim powiedzieć. Teraz jeszcze kolejny raz. No może dobry, niech fauluje. To będzie fouled out. Jakby nie chcę właśnie go hejtować, nic takiego, ale po prostu jakby to jest mecz gwiazd i no będąc kompletnie szczerym, chcę raczej większą gwiazdę niż Josh Gidi ze mną grający tutaj. Wemby. Właśnie myślę, że może zdobyć te punkty. Chciałbym się użyć troszkę więcej Wiktora tutaj. Jeśli chcę pozdobywać punkty. No bo jednak nie ma tutaj nikogo na parkiecie, który powinien sobie tak łatwo z nim poradzić. Garland nie trafia, ale zbierają tutaj i jest faulowany LaMelo. Tak łatwo te faule łapiemy. Zajan jest faulowany przez Tatuma. Trzeci faul Tatuma, nie zauważyłem przed tym, kiedy łapał te faule. Darius Garland naprzeciwko Gidiego. Butler, wow! Po to właśnie się ma Wembanyamę. Pozycji już wydawało się, że straconej. Jeszcze dał radę to zablokować. Mamy to, dobra, udało się. Nie miałem właśnie tego paska, więc nigdy nie wiem, jak nie ma tego paska, zwykle powinny te jakby rzuty wpaść, ale nie zawsze. Garland już kilka tych trójek trafił, nie trafia tym razem, dobra. Pięknie, no i na coś takiego właśnie liczyłem. Muszę aż to zobaczyć, jak granie pokażę, to tym bardziej muszę to zobaczyć. No właśnie jakiś taki wsad, jakiś taki, może powiem, moment, który sobie zapamiętam, to liczyłem właśnie. Na coś takiego właśnie liczyłem, pięknie. Naprawdę, takie wsady są, to są wsady właśnie typowe, jakby takie wsady to się robi praktycznie w meczach, jakby nie w meczach gwiazd nawet, no robi się wiadomo, że to w meczach gwiazd, ale nawet w takich slam dunk contestach bardziej takie robi wsady, a nasz zawodnik właśnie jeden z takich wsadów po prostu tak sobie zrobił, no. Piękne, piękne, naprawdę piękne. Piękne sceny, można z tego łapać. LaMelo przyjeżdża 8 minut do końca trzeciej kwarty. Mam jeszcze całą trzecią kwartę do rozegrania. I potem jeszcze czwartą, więc naprawdę jeszcze tutaj może się dużo pozmieniać. Pięknie Wemby, pięknie Wemby. Gidi podał właśnie Zajana. Miałem mówić, co wy robicie tam? Dobra, Zajan dobrze miał Garlanda w sobie. Dziwne właśnie tam, że to aż tak... myślałem, że to dużo płynniej pójdzie, że za piłkę po prostu będzie podana Zajana, Zajan łatwo zdobędzie punkty, a tutaj było blisko i pewnie byśmy nawet stracili tą piłkę i posiadanie tutaj byśmy pewnie też stracili.
Uwaga tutaj. Dobra, pięknie. Ponownie wybroniliśmy się. Josh Giddy. Dobrze, Giddy. Pięknie, tak już mówiłem. Jak już masz grać tutaj, to graj tak, jakbyś był takim potężnym All-Starem. A nie All-Starem, które jak tak sobie jakby ludzie patrzą, no to nie są do 100% pewni, czy powinien tutaj być. Garland trafia. Wemby. Nikt cię nie potrafi zatrzymać, ale właśnie musisz chcieć zaatakować. Nie wiem, czy to jest trafia, ale nie wiem, czy właśnie on nie robi post-upu. To mnie dziwi, bardzo mnie dziwi, że on nie robi post-upu, albo nie próbuje jakkolwiek wejść pod kosz bliżej. Bo jednak takie rzuty, no, jednak troszeczkę jakby nie są aż takie łatwe. Aż tak łatwe. Wiadomo, że nie są trudne znowu dla niego, patrząc na to mismatch-up, ale może łatwiejsze sobie rzuty znaleźć. Mamy teraz timeout dla wschodu teraz. Wracamy do gry. Ale nie widzę jakichś. Mam właśnie dziwne, że aż tak dużo grałem jakby starterzy, bo zwykle no, jednak dużo więcej znacznie rotacje, to ja mam wrażenie, że naprawdę dużo gram. Jakby, naprawdę nie czuję dużej różnicy od meczu sezonu zasadniczego, jakby niż tutaj w tym meczu gwiazd. Na przykład nawet tych minutach, nawet tych rotacjach jakby. LeBron. Tutaj szybką akcję zrobić z Zionem. Zion bierze tutaj LaMelo na postera. Ponownie Zion. I chyba z trzeci jego poster dzisiaj może. Nie wiem, ile już tych posterów miał. Darius Garland. Podwojone krycie. Zostawianie Tatuma wolnego. Tatum i LaMelo byli zostawieni, więc po prostu pomyślałem, że Tatuma pójdę. Bo jakby to nie rozumiem naprawdę, po co to jest mecz gwiazd. Tym bardziej, po co wy robicie naprawdę podwojone krycie? No po co naprawdę? To też nie miał być w ogóle jump shot. To nie miał w ogóle być jump shot, ale. Ale właśnie niestety, no nie wiem. Wydawało mi się, że jakby z tej odległości już nie powinno być, jakby z tym. A LaMelo trafia drugą trójkę z rzędu, niestety. Zajem tutaj wchodzi, podajmy do Wiktora. Wiktor. Ponownie, to jest rzut właśnie, który może lepszy rzut sobie oddać. Może sobie oddać lepszy rzut. I to jest problem, że on tego rzutu nie chce takiego oddać. Tylko się coś takiego próbuje. To jest taki właśnie dość duży problem. Tatum wchodzi. Tatum nie trafia. Josh Giddy, ale tutaj właśnie chciałem wejść, ale mi się nie udało. Josh Giddy. LeBron trójka. Fajnie by wpadł, ale nie wpada niestety tutaj ta trójka od LeBrona. Zatem muszę Tatuma do Tatuma teraz podchodzić. Jimmy Butler trafia. Kolejne punkty dla Jimmy'ego Butlera. Ta dość taka szybciutka akcja, tylko żeby Jimmy, no dosłownie, żeby to podać tak, żeby do Jimmy'ego nie padło i to się akurat wydarzyło. Najgorsze jest to, że dopiero co, dosłownie dopiero co wróciliśmy, a już tutaj uciekli znowu, bo to jest najgorsze z tym wszystkim. Siadamy sobie, wracamy do gry, 86-83, wow, wrócimy, dosłownie wróciliśmy kompletnie tutaj. I mamy jeszcze piłkę, czy to jest zbyt, dobra, to jest mecz gwiazd, można spróbować, ale jednak nie spróbuję, bo LaMelo jest zbyt blisko, chciałem. Nie ukrywam właśnie, że chciałem robić alley-oopa, żeby do mnie podał, ale właśnie było zbyt blisko tam. Za dużo było zawodników pod koszem do tego alley-oopa. Chyba, że tam Donovan Mitchell jest wolny i właśnie nikt do niego nie podszedł i nie trafił. Dobra, to mamy szczęście, że nie trafił. Jokic. Josh Giddy. Nie dziwi mnie, że nie trafia trójki. Naprawdę, jakby ponownie, nic do Josha nie mam, ale naprawdę nie powinien oddawać rzutów z tym line-upie, naprawdę. Nie powinien. Kawaja przeciwko Giddy'ego. I Kawaj nie trafia i nie zbierają tutaj piłki. A nie widziałem czas, nie popatrzyłem na czas kompletnie. A i tak w sumie nawet przecież ta by nie trafił pewnie. To nic. Trzecia kwarta zakończona i dość niespodziewanie, tak już właśnie mówiłem. Jesteśmy, można powiedzieć, w meczu jeszcze. Myślałem już, że nam uciekli ponownie. Jak już tutaj uciekli, myślałem, że już na dobra nam uciekli, ale jednak jeszcze wróciliśmy. Jeszcze walczymy. Nasi Stodek na pewno dziś właśnie należy do naszych rywali, bo oni prowadzą. Mamy Davisa teraz, cały czas tutaj. Pięknie i ponownie nasz zawodnik się zabawił tym właśnie wsadem. Pięknie, pięknie ponownie to wyglądało.
Treyang Tasserzys, też mało go widziałem, mam wrażenie. Mitchell kontra Shea, starcie dwóch świetnych zawodników. Tatum trójka, to jest faul przy rzucie. Ajajaj, mieliśmy ich naprawdę, byśmy teraz nie trafili, moglibyśmy ich potem zaatakować. Tatum już przynajmniej wiemy, że maksymalnie 2 punkty zdobędzie. Ale tak szkoda, że właśnie zrobiliśmy ten faul. W ogóle też te koszulki mi się tak w ogóle podobają w tym roku. Jeszcze w rzeczywistości znacznie widzieliśmy ich w akcji, może tak to nazwać, ale Davis, masz przy sobie Tatuma jakby. Tatum to nie jest guard, ale czemu zawodnicy w tym meczu nie umieją wykorzystać mismatchupów? To jest dla mnie fenomenalne, naprawdę. W złym sensie to jest dla mnie fenomenalne. To jest dla mnie fenomen, jakim cudem można mieć dobry line-up, ale go w ogóle nie wykorzystywać. Ajajaj, wbiegłem w Vucza, wbiegłem w niego. Davis, i mamy piłkę, super robota Davis, LeBron. Jokic, pięknie. Jokic tak takim jumpshotem, zamiast właśnie takim layupem, ale to taki był jumpshot, który wiadomo, był zaraz dosłownie sprzed kosza. Też w tym roku już nie ma tego grania do ataku, jakby do tam danego target score'a, jakby nie ma tutaj, tylko gra się normalnie, jak normalny właśnie mecz, to jest piłka jeszcze w składu. Kawhi trójka i wpada. Booker zbiera. Booker sfaulowany. Tak, to jest shooting foul na Michela. Dwa rzuty osobiste dla Booka. Oby trafił przynajmniej jeden, ale najpierw jakby trafił dwa. I jest na pewno w stanie to zrobić. I to robi pięknie. Booker trafia dwa rzuty osobiste. Mamy 2 punkty straty tylko. Young pod kosz jeszcze rzuca, nie trafia, ale Pascal zbiera i Pascal trafia, no naprawdę, Davis i Jokic są pod koszem, oni są pod koszem, a Pascal z nimi wygrał. Propos tego Pascala, tutaj wchodziłem pod kosz, myślałem, że mnie sfauluje, jednak dałem radę tutaj wykończyć to bez faulu. Young będzie wchodził pod kosz, jeszcze Pascal rzuca on trójkę i ją nie trafia, dobra, to może dla nas moment. Nie ukrywam, to dosłownie, nie mogę chyba z tego wyjść, bo dosłownie kliknęłem mu to podanie, jak on jeszcze był w dobrym miejscu, jak on dopiero co wchodzi, aby skręcał, żeby tak to nazwę, ale już jakby nie wiem, czy mogłem jakoś z tego wyjść, piłka do nas, tylko Trey nie może mi tutaj przeszkodzić, mamy 93-93. Dobra, więc wszystko właśnie jakby może powiedzieć, wszystkie te nasze złe granie, choć nie wiem, z jednej strony na pewno było złe granie, z drugiej to jest jakby mecz gwiazd, więc jakby inaczej na to patrzę jakby. Myślę, że inaczej na pewno bym grał, jakby to nie był mecz gwiazd. Tatum przy piłce. Tatum kontra Davis, Davis, wiem, że możesz wygrać ten line-up, nie line-up, tylko match-up, ale Trey. Oczywiście, że to trafi, no wiadomo, że to trafi, piłka mu wpada prosto w dłoń, jakby to było wycelowane. I niestety oczywiście trafia na trójkę. Ale takie akcje naprawdę strasznie denerwują. Jokic właśnie Butler, Jokic, o to chodzi jakby. Pokaż co trzeba robić, na przykład Wemby się powinien uczyć z tego. Co zrobił Jokic jak zobaczył gościa mniejszego? Po prostu siłą go przepchał sobie i zdobył łatwe punkty. Po co rzucać właśnie z daleka, jak masz gościa małego przy sobie? Małego w porównaniu do na przykład Jokicia Butler. Ale właśnie niestety czasami dla Wembiego albo dla innych graczy jest to zbyt ciężkie jakby, żeby użyć siły w mismatchupie. To jest dla mnie naprawdę dziwne. Nie trafiłem, dobra, Wemby zbiera. Szansa dla nas. Jumpshot. Ten jumpshot, który mi denerwuje mnie jak w San Antonio nawet gramy. Ten jumpshot Wembiego w złym momencie. Ja chyba naprawdę, nie wiem, po prostu mnie to... Ciężko, no nie mogę powiedzieć, że mnie to nie denerwuje, bo mnie to denerwuje, bo to nie jest coś, co się dzieje raz na jakiś czas. To się dzieje non-stop. Że on te jumpshoty nie po czym... I po co my robimy podwójne krycie? To jest, tak jak już mówię, mecz gwiazdy, naprawdę my robimy podwójne krycie, jakby...
Nie wiem, naprawdę, troszeczkę więcej luzu, troszeczkę, naprawdę. Wiadomo, że tak już mówiłem, ja też sam mówiłem, wiele razy chcę wygrać, ale podwojone krycie, naprawdę. Ach, tutaj to była za duża ściana i się nie mogłem wbić zbytnio. Masz Garlanda. I spudłowałeś, miałem Garlanda przy sobie, spudłowałeś. Nikt pod koszem? Nikt? Ja miałem być tam? Ja miałem poradzić sobie z Vucem? Nie wiem naprawdę, co oni robią teraz. Ponownie, ten rzut ma nie być jumpshotem. Ten rzut ma być już layupem, ale nie. Oczywiście, że jest jumpshot, bo gra twierdzi inaczej. Z takiej pozycji naprawdę, w której jestem pod koszem, to wydaje mi się, że już... To jakby wydaje się, że no wiadomo, że próbuję to robić. Zion trójka. Nigdy, nawet w meczu gwiazd nie chcę widzieć. No nie, dobra, meczu gwiazd, w rzeczywistości możesz sobie sprawdzić, ale tu nie próbuj, naprawdę. Garland trójka. Nie trafiam. Booker. Booker, faul i trafia, ładnie. Ładna akcja tutaj Devina Bookera. Jeszcze ma szansę tutaj na dodatkowy jeden punkt. I trafia jeszcze Booker, jeden punkt, tutaj 98 punktów, 5 punktów straty do naszych rywali na obecną chwilę. Trójka, która nie wpada, Wemby zbiera. LeBron ma Lamelo przy sobie. Wemby trójka i ona nie wpada. Dobra, mamy piłkę. No nie wiem, po co naprawdę to robi. Po co to robi LeBron? Ja nie rozumiem naprawdę. Piłka nasza? Piłka nasza, dobra. Nie rozumiem naprawdę, po co on to robi. Ja bym właśnie musiał. Dobra, teraz jest ten moment. Ale jup. Pięknie, nie pięknie, bo... Trafiłem w to, ale oczywiście, że gra. W takim momencie mi nie pozwoli, żeby to wpadło. I Garland ładuje trójkę. Myślałem, że nie będę się mógł zdenerwować, ale po prostu, tak już mówię wiele, tak to samo jest w meczu sezonu zasadniczego, po prostu styl przegrania jest kluczowy tutaj, bo po prostu to, co tutaj się dzieje, to po prostu jest naprawdę okropne. Na przykład właśnie tutaj po prostu nie trafią taką trójkę. Nie wiem, czy właśnie post-up akurat z Kawhiem to jest dobry naprawdę pomysł. I ten alley-oop, ten... Nie, naprawdę mam dość tego, tej animacji od dołu podawania. Nie rozumiem tego naprawdę, to jest też głupia rzecz, że ta gra non-stop... Praktycznie jak tylko widzę taką rzecz, to wiem, że to będzie, że to się źle skończy. Bo czemu naprawdę granie może normalnego tego podania robić, ale tylko tak właśnie próbuję tak jakoś od dołu. Wemby, to miał być do niego, a się pomyliłem. Teraz Wiktor. Ponownie, nic, żadnej próby siły. Wysiłowałem się z Butlerem, który jest mniejszy ewidentnie od niego i był przepchany. To nie. Oczywiście te rzuty są... Jakby to właśnie jeszcze mecze były, jakby to znaczy, że były jakieś rzuty ciekawe. To są po prostu rzuty, które nie są jakby ciekawe w stylu właśnie, a to jest mecz gwiazd, więc jakiś ciekawy rzut rzuci. Tylko po prostu to jest rzut, który on robi to samo w San Antonio, naprawdę. I Gidi spudłuje tą trójkę. Szkawia, właśnie po prostu szkawia, to jest w jakiś sposób my to robimy. Bo jakbym jeszcze wiedział, że tutaj w tej grze by te mecze... Bo wiem dobrze, że w tej grze te mecze nie są przez komputer, może powiedzieć, traktowane jako takie fun games, tylko to są takie jak prawdziwy mecz, naprawdę. Dlatego właśnie wiem dobrze, że to nie jest tak, że ci zawodnicy sobie z luzem grają. Tylko wiem dobrze, że oni chcą bardzo wygrać i wiem, że oni myślą, że to są dobre rzuty, a po prostu cały czas podłują. To nie jest właśnie tak, że oni jakby się bawią, czy coś takiego, więc jakby wtedy to bym miał, jakby inaczej na to patrzę. A oni wiem dobrze, że próbują, ale tak źle grają, po prostu, że tak źle próbują, że te po prostu rzuty... Oni by takie same rzuty oddawali w normalnym meczu. Nie ma jakby różnicy pomiędzy meczem gwiazd a normalnym meczem i to jest właśnie gorsze. Już Gidi. Robię mu te screeny. Po co ja robię te screeny? Bo on cały czas pudłuje i pudłuje i pudłuje tylko. Tej, tą trójka. Ona wpada tutaj. No i mecz pewnie gwiazd przegramy. Szkoda tylko właśnie, że nie miałem aż tak dobrej zabawy, jakbym chciał mieć. Właśnie, tak już miałem, jedno jest... No fajnie, przynajmniej właśnie, że trzeci taki fajny wsad zrobimy. Fajnie by właśnie na przykład, jakby nie wiem,
Bo to jest po środku, to ani nie jest granie na luzie, ani nie jest jakby staranie się, to tak wygląda, to w naszym wykonaniu naszej drużyny. Mam wrażenie, że oni się po prostu postarali, nasi rywale, i grają w miarę jak najskuteczniej się dało, jakby jak najmądrzejsze jakby play, bez jakiejś takiej nadmiernej jakby zabawy, żeby powiedzieć, bo żaden tak jakieś widowiskowe akcje nie próbowali robić. No ja bardziej próbowałem, jakby my bardziej próbowaliśmy, to też właśnie. Ja chciałem tak jakby wygrać, ale nie chciałem jakby spinać się na ten mecz dosłownie tak jak właśnie na mecz jakiegoś sezonu zasadniczego. Tylko właśnie szkoda, że oni, jakby oni też tak samo podchodzili, a ja dobrze wiem, właśnie to jest najgorsze, jakby to uczucie, że oni naprawdę się starają wygrać, tylko że oni tak źle się starają, po prostu, że takie głupie rzuty często jakby próbują na przykład. Garland to trafia. Dobra, on dostaje screena. Tutaj jeszcze George Gidi, no to może trafi. No to przynajmniej trafi, to fajnie. Fajnie, że zrobił przynajmniej trójkę. Ale mam tutaj uciekł. 117 punkt dla naszych rywali. No to dobrze, że tylko nie ostatni, no już tylko kilka akcji zostało tutaj. Zając zablokowany i spuduje. To są właśnie takie rzuty, prawda? Oni po prostu myślą, że to jest dobry wybór, żeby potem od razu spamować jakby drugi rzut od razu. Tak. Potem jak złapał tę piłkę, powinien jakby, może powiedzieć, zresetować tę akcję, wycofać może do tyłu, a on po prostu próbuje. Zawsze wykończenie tak. LeBron, ale i do niego się uda, nie udał. Właśnie tak sobie pomyślałem, że tak daleko, ale mógłby być fajny. Tylko że właśnie ja byłem zasłonięty niestety. Kidi. Podaję do LeBrona i LeBron. Nasza ostatnia akcja, myślę, że będziemy tutaj mieli okazję. Potem spróbujemy, bo jednak jakby ten mecz sezon zasadniczo do mnie próbował pewnie. Tak też sobie może jakąś akcję tutaj spróbujemy. Garland. Nie trafia. Jakiś może to, ale nie uda się kompletnie. A więc mecz gwiazd mamy już chyba zamknięty, chyba że oni jeszcze dalej się będą próbowali. Nie będą chyba próbowali. 117, Team Wschód 108, Team Zachód wygrywałem, nasi rywale. Ten mecz gwiazd, który tak już mówiłem, mógł być ciekawszy. Mógł być ciekawszy właśnie. I to ponownie, aby powtarzać to samo, co mówiłem w Rising Stars. Niech 2K naprawdę da uczucie, jakby to był mecz gwiazd. A nie, ja czuję się, jakbym grał w San Antonio Spurs i jakby naprawdę to był takie, jakby rywale tak tryhardują ostro. To nie jest jakby żaden, oni nie grają jakby to był mecz gwiazd, oni grają jakby to był właśnie finał NBA jakby. To jest najgorsze, to jest rzecz, którą odmówiłem od kilku już 2K. To musi się zmienić, to się powinno zmienić, żeby ten mecz gwiazd naprawdę miał uczucie, żeby to był mecz gwiazd. A ten mecz gwiazd nie ma uczucia, żeby był mecz gwiazd, tylko grywają się spięci mocno, bo po prostu próbują nie grać widowiskowo, a próbują grać jak najskuteczniej, żeby ten mecz wygrać, aby to właśnie, jakby im coś dużo dawało to zwycięstwo. To jest taka jedna rzecz, to naprawdę przydałoby się, żeby się zmieniło. Bo tak to właśnie, no, jakby zamienić koszulki na normalnie, jakby no to nikt by nie wiedział nawet, że to jest mecz gwiazd. Jakby to był mecz normalny w sezonie zasadniczym, to wyglądało jak mecz naprawdę w sezonie zasadniczym. Ja próbowałem, tutaj właśnie jakieś różne alejupy, różne zagrywki, żeby było coś przynajmniej. Ale też pewnie nie chciałem tego robić, bo widziałem po prostu, że no rywale tego nie robią, więc jakby po co ja mam dosłownie próbować non-stop, jak oni tylko będą sobie potem zdobywać punkty łatwe, bo będą próbowali jak najłatwiejsze, jak najskuteczniej grać, zamiast jak najwidowiskowo jakoś grać. Tak już mówię właśnie, no to jest jedna rzecz, która na pewno, jakbym mógł coś doradzić 2K, nie wiem, czy to byłoby najważniejsza rzecz, ale na pewno jedna z rzeczy, którą bym doradził 2K, to żeby właśnie to było, żeby naprawdę, na pewno myślę, że byłoby dużo ciekawie, jakby mecze gwiazd były meczem gwiazd, a mecz gwiazd jest meczem sezonu zasadniczego, tak to po prostu wygląda, tylko w innych koszulkach i z właśnie gwiazdami, ale żadnego stylu, jakby różnicy gameplayu nie ma pomiędzy meczem sezonu zasadniczego, a pomiędzy meczem gwiazd. No tutaj kilka gold points za ten weekend gwiazd. Mamy właśnie oficjalnie zamknięty już All-Star Weekend, który i tak był spoko jakby. Zawsze jest fajnie zagrać w meczu gwiazd, zawsze jest fajnie zagrać w meczu gwiazd. Następny mecz, który mamy, to jest mecz z Dallas, który sobie przesymulujemy, myślę, że od razu. Wow, LaMelo miał triple-double, tego nie zauważyłem. LaMelo miał tutaj triple-double. Zająłem 14 zbiórek.
Dobra, mecz z Dallas, tak już mówię, przesymulujemy, bo już graliśmy z nimi, więc nie ma sensu. Wygrywam 129-108, nasz zawodnik wraca po All-Star Breaku i sobie rzuca 50 punktów na luzie, bo czemu nie? 11 trójek do tego dokłada, idąc dalej, Wizard, Frostbark Center, więc symulujemy ten mecz. Wygrywamy 10 punktami, Kobe 28 punktów, 14 asyst, 8 trójek, Pistons ponownie symulujemy. I ponownie wygrywamy 169 punktów. Kobe, Jordan ponownie rzuca 50 punktów. On, mam wrażenie, że trzeci to drugi mecz sobie rzuca tak po prostu 50 punktów. To jest niesamowite, bo jest łatwe dla niego. No i teraz mamy mecz, który będę grał. Mecz w TD Garden z Celtics, naszymi rywalami. To na pewno sobie zagramy, ale też jest dla mnie niesamowite, jaki ma luz, może mój zawodnik. Jakie to jest dla niego luźne trafić 50 swoich punktów. Tak po prostu. Trafia sobie tak po prostu 50 punktów. Chciałem sobie na pewno zobaczyć tutaj właśnie niektóre statystyki ponownie, bo po takich 50 point game'ach aż chcę widzieć te statystyki. Na przykład właśnie 50 point game z career już mamy miejsce siódme. Mamy więcej 50 point game'ów niż Steph, niż LeBron. Przed nami już tylko Elgin Baylor, Damian Lillard, James Harden, Kobe Bryant, Michael Jordan i Will Chamberlain. Chciałem jeszcze zobaczyć właśnie season, 50 point game season, mamy 13, tak już tutaj właśnie widzieliśmy to kiedyś już przedtem. Niesamowite naprawdę, to co nasz zawodnik robi jest legendarne, to jest absolutnie legendarne co nasz zawodnik robi w tym sezonie i mam nadzieję, że do końca trzymamy takie tempo i będziemy już tutaj kilka takich niesamowitych widowiskowych występów mieli, a teraz będę już powoli kończył. W następnym odcinku, tak już mówiłem, wracamy do meczu zasadniczego i wracamy od dużego meczu, bo zaczynamy od meczu w TD Garden z Boston Celtics, więc to będzie naprawdę duży mecz. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!